Sierpień to czas, w którym większość klubów powraca do treningów po urlopie. Jednym z zespołów, który niedawno wznowił pracę nad optymalną dyspozycją, jest poznański MUX. Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy okres przygotowawczy. Nie w pełnym jeszcze składzie, powoli dziewczyny do nas dochodzą. Z różnych przyczyn, między innymi Nikola Batura dołączyła dzisiaj do nas po Mistrzostwach Europy U18. Nie ma jeszcze Wiktorii Piotrowskiej, która jest na Mistrzostwach Świata 3x3. Ale od przyszłego tygodnia myślę, że ruszymy pełną parą w pełnym składzie. Poprzednie rozgrywki przyniosły MUX-owi sukces, jakim było dotarcie do półfinału play-offu w pierwszej ligi. W przerwie letniej w klubie doszło do kilku istotnych roszad w składzie. Z jednej strony zmiany dosyć duże, z drugiej strony powiedzmy, że duża ilość tych zawodniczek została. Oczywiście u nas do Ekstraklasy odeszła Papiernik, odeszła Masłowska, dołączyła do nas natomiast Natalia Błaszczak. Dostałam super propozycję z klubu MUX. Mam tu na miejscu uczelnię, dostałam super pracę, mam też na miejscu chłopaka, więc się nawet nie wahałam. Przedstawiciele klubu bez większego wahania wskazali założenia, jakie zespół stawia sobie przed startem rozgrywek. Myślę, że na pewno wejście do fazy play-off to będzie najniższy z celów do osiągnięcia. Chcielibyśmy, żeby nasza gra podobała się też kibicom, żebyśmy grali jak zawsze szybko, agresywnie w obronie. Kto wie, czy nie będzie musieli jeszcze przyspieszyć tej naszej gry. Jednym z elementów treningowych będą sparingi, w których sztab szkoleniowy przetestuje nowe rozwiązania taktyczne. Mamy zaplanowany turniej w Płocku, mamy zaplanowane gry kontrolne wcześniej, no i tradycyjnie tydzień przed startem sezonu jeden mecz kontrolny. Tu chcielibyśmy go rozegrać na własnej hali, szukamy jeszcze przeciwnika. Jedno jest pewne, do gry o ligowe punkty MUX powróci 1 października. Na inaugurację podopieczne Macieja Brodzińskiego zagrają z liderem Swarzędz.